Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem poradnik do pupili. Mam nadzieję, że w tym poradniku dowiecie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć na początku o pupilach. Po co zdobywać te pupile, jak je karmić, jak rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, zacznijmy może od tego, że pupile możemy zdobyć na 75 poziomie. Po wbiciu 75 poziomu możemy dropnąć gniazdo tutaj z misji. Tego gniazda nie będzie od razu widać w misji, tak jak jakiegoś tam klucza do lochów, czy na przykład nie wiem, jakiegoś itemku, jak widzimy od razu, że możemy z tej misji dostać. To gniazdo dopiero nam wyleci, jak już tą misję zrobimy. Jak zwiększyć sobie szansę, żeby to gniazdo jakby wypadło od razu przy pierwszej misji, jeżeli będziemy mieli szczęście? No to jest bardzo proste. Jak musicie w ogóle wiedzieć, że w grze jest coś takiego jak dzień oraz noc. Noc jest od godziny 24 w nocy do 6 rano, później od 6 rano do 18 jest dzień i potem jeszcze od 18 do 23.59 mamy znowu noc. I teraz tak, jak widzicie, mamy tutaj pupile. W ogóle jak otworzymy już gniazdo, to dostajemy 3 pupile są odblokowane, natomiast tylko jeden z nich jest zdobyty i to jest zazwyczaj losowe. O co w tym chodzi? No chodzi o to, że po prostu jak tutaj, jak widzicie, mamy tą okulnicę taką zacieniowaną, to znaczy, że ona jest odblokowana, ale jeszcze nie jest zdobyta. Natomiast te pupile mają takie normalne grafiki, takie jasne, ładne i tak dalej, no to po prostu te pupile już są zdobyte. Jak otworzymy gniazdo, to z każdego żywiołu, bo jak widzicie, mamy tutaj żywioły odpowiadające statystykom, bo jest mrok, który odpowiada wytrzymałości, światło zręczność, ziemia inteligencja, ogień szczęście, woda siła. Więc jak otworzymy to gniazdo, to z każdego tego żywiołu mamy po jednym pupilu zdobytym od razu i 2 odblokowane, które możemy sobie dopiero zdobyć. I teraz tak, jak widzicie, tutaj po najechaniu na pupila mamy, jak można go znaleźć. Można go znaleźć w dzień w Nigdylandii na przykład. O co chodzi Nigdylandia, Ma Erwin, tutaj Puszcza Zarośląska, to są lokalizacje. Lokalizacje są w grze. Teraz akurat mam wartę, to wam nie pokażę, ale przy wybieraniu misji ta lokalizacja jest taka jakby podkreślona tam bodajże na biało, jest po prostu wyróżniona, w jakiej lokalizacji dana misja się odbywa, właśnie po to, żebyśmy mieli łatwiej znaleźć te pupile, nie? Żeby było po prostu, żebyśmy wiedzieli od razu, do jakiej lokalizacji się udajemy, bo to jest ważne. Oprócz tego tutaj obieży świat też, żeby odwiedzić każdą lokalizację, to się do tego przydaje, no i oprócz tego właśnie do tych pupili, żeby znajdować sobie te pupile. I teraz tak, wchodzimy sobie na stronę z przypiętego komentarza, tam jest 4M7, to jest tam bodajże od razu będzie odnośnik do pupili, przynajmniej tak wam planuję wstawić, i sprawdzamy sobie pierwsze 3 pety z każdego żywiołu, kiedy możemy znaleźć, czyli czy nocą, czy w dzień, i w jakiej, nazwijmy to, krainie, w jakiej lokalizacji. I teraz tak, sprawdzamy, jaką mamy godzinę, gdy chcemy właśnie to gniazdo dropnąć. Jeżeli mamy dzień, no to nas interesują tylko pety z dnia, więc sprawdzamy na przykład tutaj, w dzień w Nigdylandii, tutaj już mamy 2 nocą, więc nas nie interesują, tutaj step strapionych, tutaj erogenia, tutaj mamy step strapionych znowu, znowu mamy erogenie i tak dalej. Sprawdzamy te pupile z tych pierwszych 3, sprawdzamy, które, to na tej stronce 4M7, które, jakie lokalizacje są, żeby złapać pupile w dzień, i po prostu takiej lokalizacji szukamy, żeby to gniazdo nam zwiększyć szansę na to, że to gniazdo nam wypadnie. Ja tak robiłem już 2 albo 3 razy i za każdym razem od razu z pierwszej misji było gniazdo, więc wydaje mi się, że to działa. Oprócz tego, jeżeli mamy na przykład noc i chcemy dropnąć gniazdo, no to adekwatnie, analogicznie w sumie szukamy właśnie tutaj na przykład nocą w mieście Ma Erwin, nocą w Puszczy Zaroślońskiej, tutaj nocą w Zmurszałym Lesie, i po prostu szukamy sobie misji z lokalizacją właśnie tą nocną, tych początkowych 3 pupili we wszystkich żywiołach, no i wtedy też nam to gniazdo powinno dosyć łatwo dropnąć. I teraz tak, po co w ogóle te pety szukać, po co ich zdobywać i tak dalej, po co je karmić? A no już tłumaczę, mianowicie dostajemy statystyki, tak jak już wcześniej powiedziałem, za mrok jest to wytrzymałość, za światło jest to zręczność, za ziemię jest to inteligencja, za ogień jest to szczęście, a za wodę jest to siła. I teraz tak, za każdego peta, którego znajdziemy, czyli nie odblokujemy tak jak na przykład tutaj tego ping-ponga, ale znajdziemy tak jak te pierwsze 3, dostajemy 1% statystyki danej, czyli wiadomo, no w ogniu to będzie szczęście, w wodzie siła i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego za każde 2 pety, które są na 100 poziomie lub większym, ale nie na 200, dostajemy także 1% statystyki, więc jeżeli na przykład, nie wiem, tutaj bym miał w świetle ponika na 100,
i załóżmy, że luzę na 100, no to wtedy także dostałbym 1% właśnie statystyk. Oprócz tego 1% dostajemy także za każdego peta, który jest na 200 poziomie, czyli osiągnął poziom 200 po prostu. Więc jakby no bardzo to jest istotne, żeby te pety karmić i żeby je zdobywać. Oprócz tego, jak dużo osób może się zastanawiać, jak mogę karmić pety na powyżej 100 poziom. No to jest też bardzo proste, musicie mieć wszystkie pety odblokowane. Nie muszą one być zdobyte, czyli mogą być, bo tutaj na przykład, nie wiem, załóżmy w wodzie jest coś takiego jak głębiona możemy znaleźć dopiero, gdy wbijemy sobie aurę tutaj w kiblu na poziom 20, więc jakby jest to, no jest to ciężkie i długo z tym schodzi, więc na pewno już szybciej odblokujemy całe środowisko, aniżeli złapiemy tego głębiona, więc po prostu muszą być wszystkie pety odblokowane, ale nie muszą być złapane i wtedy już możemy karmić pupilki na powyżej 100 poziom, bo tak to na ten moment możemy maksymalnie do 100 je karmić, jeżeli wszystkiego właśnie nie mamy odblokowanego. Dobrze, co dalej? Co powinniście jeszcze wiedzieć, jeżeli chodzi o takie rzeczy? Na przykład mamy coś takiego w grze jak pory roku. Są pupile, które można złapać w określoną porę roku. Jest to na przykład, nie wiem, poczekajcie, tutaj znajdziemy gdzieś jesienne dni w mieście Propolis, na przykład tutaj w świetle. I kiedy, jak wyglądają te pory roku, jeżeli chodzi o grę? Wiosna jest od 1 marca do 31 maja, lato jest od 1 czerwca do 31 sierpnia, jesień jest od 1 września do 30 listopada, natomiast zima jest od 1 grudnia do 28 bądź też 29 lutego, w zależności jak tam wypadnie, jeżeli chodzi o rok. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te pory roku. Oprócz tego mamy tutaj różne okoliczności, tak? Możemy na przykład Maguta możemy znaleźć w Prima Aprilis w Dziewiczym Kanionie. Nie wiem co jeszcze, tutaj na przykład możemy znaleźć Sylwestra i Nowy Rok, Rokitka, więc tylko mamy dwa dni z rzędu, żeby znaleźć dwa dni w roku tak naprawdę, powiedzmy. Dwa razy na rok mamy okazję znaleźć Rokitka, nie? Więc tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Jest coś takiego jak tutaj takie, na przykład mamy taki dopis, że jest nazwa tego pupila, czyli w tym wypadku Płomiałas, i oprócz tego jest na dole napis to pospolity pupil. O co z tym chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mamy pospolitego pupila, to możemy go znaleźć praktycznie od razu, jeżeli mamy misję, która spełnia wymagania, czyli na przykład, nie wiem, mamy tutaj, można go znaleźć w poniedziałek za dnia w Dziewiczym Kanionie. Mamy poniedziałek, mamy dzień i mamy misję z Dziewiczym Kanionem, bierzemy tą misję, wypada nam jajko i wypada nam jajko z kogieniutem. Praktycznie z pierwszej misji od razu to jajko na 99% będzie, tak? Czy tam nawet na 100%, powiedzmy, bo to jest jakby pospolity pupil. Tutaj od tego momentu, czyli od, powiedzmy, sorki, ale musiałem zrobić cięcie, dobra. I na przykład tutaj od tego momentu, gdzie już zaczyna się, tutaj mamy jeszcze pospolitego pupila, a tutaj mamy rzadkiego pupila. Odtąd już zaczynają się rzadkie pupile, czyli po prostu jakby ciężej jest je dostać, tak? Tutaj na przykład mamy Smokiego, więc można go znaleźć w zbrojowni, więc tutaj jak już odblokujemy tego Smokiego, no to żeby go dostać, to musimy zrolować zbrojownię, bądź też po prostu jak jesteśmy free to play, to czekać, aż nam to jajko w zbrojowni wypadnie i wtedy je kupić. Natomiast, no mówię, no to nie jest takie proste, oprócz tego na przykład tutaj mamy... Tu jest akurat gabinet magii, powiedzmy tutaj. Można go znaleźć podczas eventu Skarby Lasów w Maerwyn, czyli po prostu i to też jest rzadki pupil, czyli po prostu raczej jak będziemy mieli akurat event Skarby Lasu bądź 4 razy eventy, do tego zaraz przejdę, to jakby nie mamy 100% szans, że od razu z tego Maerwyn nam poleci właśnie jajko do Pirodliszki. Może to nam zająć 2 misje, 3 misje i tak dalej. Oprócz tego jeszcze tutaj dwa ostatnie pupile to są legendarne pupile, no i je znaleźć jest najciężej, oprócz, bo po prostu może na przykład, możemy nawet 10 misji zrobić, które spełniają tutaj wymogi tych pupili, a i tak mogą je jakby... mogą po prostu nie wypaść, tak? Więc mamy na nie najmniejszą szansę po prostu. Co jest bardzo istotne, mamy tutaj niektóre pupile, na przykład tutaj Pirodliszkę możemy znaleźć tylko w Skarby Lasu. Mamy tutaj na przykład Gorączka Złota, czyli Event Golda, możemy Pancerniksa i tak dalej. Czyli są po prostu pupile, które można znaleźć w poszczególny dzień, tak? W sensie w poszczególny event. I kiedyś było tak, że jeżeli były eventy łączone, czyli na przykład tak jak teraz było na Oktoberfest, że były wszystkie eventy w jednym, to nie można było znaleźć żadnego pupila z poszczególnego eventu. Teraz to działa tak, że jak mamy łączone eventy, to można znaleźć już te pupile, więc po prostu, jeżeli na przykład mamy łączony event i potrzeba nam, załóżmy, tej Pirodliszki,
Czyli tutaj to po prostu sobie szukamy tych skarbów lasu i jakby tą pirodliszkę możemy dostać, tak jak mówię, nawet włączony event. Co jeszcze jest istotne? No musimy patrzeć, na pewno musimy patrzeć, czy nam pisze na przykład, tak jak tutaj, piątkowa noc. Jeżeli jest to podkreślone, to warto na to zwracać uwagę, bo na przykład mamy jesienne dni, a może być coś też w jesienną noc, któryś pupil, więc no musimy na to zwracać uwagę, kiedy go łapać, czy właśnie w nocy, czy w dzień. Na przykład tutaj w świetle bodajże Plutoid. A dobra, to już naprawili, nieważne, bo kiedyś było, że można go znaleźć w soboty w Nigdylandii, nie było napisane, czy to jest dzień, czy to jest noc. Teraz widzę, że to już dodali, nawet nie wiem w sumie kiedy właśnie, że można go faktycznie znaleźć za dnia, bo to był jedyny taki wyjątek, gdzie faktycznie nie pisało, o co chodzi. W sensie nie pisało, kiedy możemy go złapać. Dobra, jeżeli chodzi o taką czystą teorię, to wydaje mi się, że wszystko powiedziałem, co powinienem powiedzieć. Skąd możemy zdobywać jedzonka dla pupili? To jest jakby proste, bo możemy tak, zdobywać z misji, możemy zdobywać za walki, do tego zaraz przejdę. Możemy zdobywać, tak jak mówię, z misji. I jak odblokujemy sobie podziemia, to mamy tutaj ulepszone koło, ja go jeszcze nie mam, ale może dzisiaj już będę miał. Gdzie właśnie dzięki temu, że mamy to koło, to możemy sobie, to tam na nim się pojawiają jedzonka i możemy też wylosować z tego koła właśnie jedzonka. Więc to są takie trzy rzeczy: misje, walki tutaj, no i właśnie koło. Możemy też z kalendarza, oczywiście za dzienne logowanie też nam mogą wylecieć. Tu na przykład trzeciego dnia mi wyleciały 5 cytrynek. Więc no generalnie sporo tych opcji jest. Oprócz tego wiadomo, że tutaj zaraz powiem, co karmić, które pupile karmić, jakie przejścia robić, więc stąd po prostu dostajemy jedzonka. Jedzonka kiedyś, pamiętam, jeszcze za starszych czasów, powiedzmy, jedzonka musieliśmy tutaj znajdować sobie przed miejsce i trzymać je w ekwipunku. No a teraz jest to o wiele bardziej ułatwione, bo mamy taki jakby osobny plecaczek i one się stakują. Nie chciałem tego pokazać, mam nadzieję, że nic tam nie było. One się stakują i jak sami widzicie, mamy po prostu osobny plecak, nie musimy się przejmować miejscem w ekwipunku. Kolejna sprawa to są walki. Mamy 5 walk, codziennie możemy wykonać 5 walk. Jak widzicie, tutaj mamy napisane przeciwnik, mamy napisane żywioł obronny, w tym wypadku jest to światło. O co w ogóle chodzi? Te żywioły idą po kolei, czyli na przykład jak dzisiaj mamy światło, to jutro będzie ziemia. Jak jutro będzie ziemia, to pojutrze będzie ogień. Za 2 dni tam będzie woda. Potem będzie mrok i potem się to jakby powtarza. Wyjątkiem jest koniec miesiąca, bo tak jak w sumie dzisiaj mamy 30 września, to jest ostatni dzień miesiąca i mamy światło. Czyli po prostu jutro powtórzy się znowu światło, tak? Czyli będziemy znowu walczyć na przeciwników, których żywiołem obronnym będzie światło. Więc jakby to się powtórzy i potem będzie leciało dalej. Ziemia, ogień, woda, mrok i tak dalej, i tak dalej. Potem jak na przykład w październiku będzie, załóżmy, ogień w ostatni dzień, no to potem 1 listopada znowu będzie ogień, więc to jest jakby tak się powtarza. Co istotne, no wiadomo, tutaj mamy liczbę pupili w nawiasie, czyli on ma akurat teraz 3 i łączny poziom 12. Warto to sobie liczyć, generalnie warto jest walki na samym początku serwera wykonywać od razu po godzinie 12 w nocy, bo wtedy te walki jakby się resetują od nowa, możemy wykonać 5. No i druga sprawa, że po prostu może nasz przeciwnik nie zdążyć nakarmić tych pupili, więc będzie nam po prostu łatwiej. Za każdą wygraną walkę dostajemy jedzonko z danego żywiołu, czyli jak teraz mamy światło, to dostajemy cytrynki. Ja mam tyle cytrynek, aż 7, bo dzisiaj zrobiłem 5-0 w pupilach, więc dostałem po prostu 5 tych cytrynek. Oprócz tego, jak sobie policzyć, czy jesteśmy w stanie tutaj wygrać, czy nie jesteśmy w stanie wygrać? No, łączny poziom, tak, czyli wszystkie pupile, jakie u niego, jaki mają poziom. Tutaj u nas pisze na dole, jakie my mamy poziom, no ale na przykład tutaj wiemy, że ma 3 pupile, tak, więc trzeba odjąć 2 poziomy, bo po jednym pupilu, widzicie, tutaj mamy ponika i żeluzę na poziomie pierwszym i my mamy światło na poziomie 13, więc warto jest policzyć jakby, że skoro ma 3 pupile i tutaj 2 poziomy mu zabierają te 2 pupile, no to najprawdopodobniej jego dzinka będzie miała poziom 10, bo raczej się karmi jednego pupila, bo oczywiście nie wszyscy tak robią, ale tak się powinno robić. Więc łatwo to policzyć, że dzinka będzie miała poziom 10, no i możemy teraz zaatakować go jakimś pupilem, który będzie miał na przykład, nie wiem, poziom 11 i najprawdopodobniej wygramy. No to jest jakby, myślę, że logiczne. Te pety walczą wszystkie ze sobą, no i mówię, największą w tych walkach rolę odgrywają pety, które są wykarmione, a nie właśnie te pierwszopoziomowe. Tak więc tak to wygląda, tak jak mówię, jak tutaj mamy ptaszka, to znaczy, że już daną walkę zrobiliśmy. Przeciwnicy nam się losują różni, praktycznie za każdym razem kto inny jest danego dnia po walce.
No i mówię, tutaj na dole mamy napisany nasz poziom ogólny, czyli ten łączny, co on ma 12, to my mamy tutaj na dole, jaki my mamy. No i za każdą wygraną walkę dostajemy jedzonko. Jeszcze warto dodać, że jest coś takiego jak kontry, jest coś takiego właśnie, bo my walczymy, jak sami widzicie, każdym żywiołem tutaj. Mrok, światło, ziemia, ogień, woda. I teraz tak, jest coś takiego jak właśnie kontra. Jeżeli zaatakujemy kontrą, to nasz żywioł bije 25% więcej obrażeń niż właśnie żywiołowi przeciwnika po prostu. I jak to działa? Woda jest silniejsza od ognia, ogień jest silniejszy od ziemi, ziemia jest silniejsza od światła, natomiast światło jest silniejsze od mroku, no i mrok jest silniejszy od wody. Więc tak to po prostu wygląda i mówię, jeżeli na przykład, o co tu chodzi, jeżeli po prostu wodą zaatakujemy ogień, no to nasze pupile będą biły 25% więcej obrażeń do właśnie przeciwnikowi, tak? Więc warto też na te kontry zwracać uwagę. Dobra, no i jeżeli chodzi o taką teorię, wydaje mi się, że to tyle. 16 minut, także bardzo dużo tutaj widzę na liczniku, ale okej, okay, wydaje mi się, że teraz chyba możemy przejść właśnie tutaj przejść, tak, jak w ogóle te pupile karmić i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne dla Was. Okej, musiałem tutaj znowu zrobić cięcie, bo chciałem sobie uporządkować na drugim monitorze wszystko, aby właśnie Wam powiedzieć, o co chodzi z tymi przejściami. Przejścia, po prostu chodzi o to, którego pupila karmić, do jakiego poziomu i potem na kolejnego przeskakiwać. O co chodzi z tym przeskakiwaniem? No na przykład tutaj dzinkę mamy poziom 11 i jak sami widzicie, mamy tutaj w prawym dolnym rogu coś takiego jak środowisko. Środowisko światła. I teraz jak tutaj zaatakujemy sobie tego niedosyta, może Wam pokażę na jakimś przykładzie, gdzie mam szansę w ogóle wygrać, ale chyba nie ma tutaj takiej opcji. No tutaj powiedzmy, mamy czompa na poziomie 9, no i tutaj klikamy sobie w środowisko, klikamy walcz, no i jak widzicie on walczy, tak? On walczy, natomiast no raczej tutaj przegra, chyba że jakieś krytyki by nam siadły, no raczej jest potrzebny 10 poziom tego czompa, żeby właśnie pokonać tego popłomyka. Dlaczego? Po prostu dlatego też karmimy właśnie te pupile, żeby te środowiska pokonywać. Jeżeli byśmy go pokonali, to w tym ogniu tutaj zamiast znaku zapytania by nam się pokazał ten popłomyk, tylko właśnie na tak szaro, jak na przykład tutaj mamy tą chmurkę na szaro i dopiero byśmy musieli go znaleźć. Jak widzicie, można go znaleźć w dzień w górach koronkowych, więc musielibyśmy poszukać gór koronkowych i go po prostu odblokować. Timer można atakować co godzinę. Kiedyś timer był łączony z lochami, czyli trzeba było wybierać albo lochy, albo właśnie tutaj to środowisko, natomiast teraz jest to podzielone, jak widzicie tu już nam odlicza, natomiast lochy nie mamy odliczania, bo nic nie atakowaliśmy. I teraz tak, właśnie w tych środowiskach można, chodzi o to, żeby jak najszybciej danym pupilem przejść całe tutaj, odblokować wszystkie pupile, aż dojść do końca, żeby jak najszybciej karmić ostatniego pupila. Dlaczego? Ostatni pupil i przedostatni mają najlepsze statystyki, gdy są wykarmione na 200 poziom. Po prostu im tutaj dalszy pupil, tym jakby ma większe statystyki, więc załóżmy tutaj chomp na poziomie 100 będzie miał o wiele mniejsze statystyki niż tutaj infernix na poziomie 100. Dlatego też właśnie trzeba jak najszybciej dojść do właśnie tych ostatnich pupili, żeby, bo te ostatnie dwa mają takie same statystyki i są najmocniejsze, więc po prostu w PvP robią najwięcej i tak dalej, i tak dalej. Trzeba znaleźć taką drogę, żeby jakby tego pupila jak najszybciej dostać. Oprócz tego, jeżeli już mamy podziemia, na ten moment ja ich jeszcze nie mam, to trener wpływa na walki tutaj w środowiskach, czyli im mamy większego trenera, tym te nasze pupile w środowiskach biją więcej, po prostu większe obrażenia i dzięki temu łatwiej nam pewne przejścia zrobić właśnie tutaj, czyli po prostu pewne środowiska pokonać danymi petami. I teraz tak, zacznijmy może sobie od przejść dla free to play graczy. Ja Wam tutaj wszystko po kolei pokażę. Jeszcze zanim może przejdziemy do przejść, to drugi link w opisie, w sensie w opisie, w przypiętym komentarzu, to powinien być link do takiego narzędzia SF Tools. O co tam chodzi? Może ja w sumie teraz wstawię Wam taką wstawkę, to nagram już po nagraniu tego poradnika. O co, jak się w ogóle tym obsługiwać, bo jest to bardzo pomocne właśnie przy liczeniu przejść tutaj, w sensie przy pokonywaniu tych środowisk. Ale to Wam teraz może wrzucę jakąś wstawkę, którą nagram po nagraniu tego poradnika, żeby Wam pokazać, jak to w ogóle działa. Okej, jeżeli weszliśmy już w link z przypiętego komentarza, to powinno nam się pojawić coś takiego. I teraz jak widzicie, mamy właśnie taki pet symulator, czyli po prostu, ja już o nim nagrywałem odcinek, ale że to jest poradnik do pupili, no to warto, myślę, też o tym nagrać. I teraz tak, wybieramy sobie tutaj typ, czyli wybieramy po prostu, jakie środowisko nas interesuje, czy to jest mrok, czy to jest światło, czy to jest ziemia, czy to jest ogień, czy to jest woda. No i na przykład załóżmy, że spróbujemy sobie wodę. Załóżmy, że nasz pupil
którym jakby atakujemy, no to będzie to oczywiście Crocs. I na przykład tutaj habitat, o co chodzi? To chodzi o to, że jak klikniemy yes, to będzie, że to jest pet ze środowiska, a jeżeli no, to będziemy musieli tutaj wpisać jego dane, bo po prostu jest on jakby, nim atakujemy, tak, jego karmimy. Tutaj na przykład weźmiemy sobie także wodę, weźmiemy sobie na przykład tutaj oktopusa, czyli tą naszą siedmiornicę i tutaj klikamy habitat i od razu mamy jej statystyki, bo jakby w środowiskach te pupile mają stałe statystyki, tak, więc to już jakby jest wprowadzone w tym kalkulatorze. No i dobra, teraz tak, mamy tutaj to, dajemy na przykład 43 poziom, no i jak widzicie od razu nam tutaj wyskoczyły jego statystyki, ale to nie wszystko, ważny jest też pak to jest po prostu ile mamy w danym momencie złapanych pupili, tak jak ja wam mówiłem, każdy złapany pupil daje nam tam dodatkowe statystyki dla właśnie naszego tego pupila, którym zamykamy środowiska. Załóżmy, że 4, no i zobaczcie, że jak nie mieliśmy nic, to mamy tutaj 116 tysięcy tego HP, a jak damy sobie 4, no to mamy prawie 140 tysięcy, więc po prostu to mu wzrosło. Tutaj mamy, ile mamy petów na poziomie 100+, damy, że 0, bądź też możemy wpisać, że po prostu nie mamy nic, i ile mamy petów na poziomie 200, to też damy, że 0. No i tutaj jest gladiator. Gladiator, to co mówiłem, czyli po prostu trener. Jakiego mamy trenera w podziemiach, takiego tutaj ustawiamy, bo po prostu dzięki temu od razu nam obliczy, czy jest w stanie to policzyć, tak, te nasze obrażenia, i mamy większego gladiatora, tym jakby jest prościej robić przejścia, bo po prostu więcej te nasze pupile biją obrażeń krytycznych, większe kryty po prostu ładują, więc jakby damy na przykład 9. No i tutaj mamy run i sami możecie zobaczyć, to nam tam liczy przez chwilę. No i okej, okay. I jak widzicie mamy 1,16% na pokonanie takiego pupila, więc jakby wydaje mi się, że to nie jest, znaczy to się wydaje mało, że tylko tam ponad 1%, ale to jest naprawdę sporo, a jak już tutaj mamy 2%, to dosłownie kilka prób, ponad 2% to dosłownie kilka prób i te pety padają. Także po prostu jak jest szansa, to wydaje mi się, że warto tutaj sobie uczestniczyć w tym. Aha, przepraszam, to źle powiedziałem. Next 10 to jest, że dla kolejnych pupili, to ja nawet nie wiedziałem, bo generate zwykłe to nam chyba liczy dla jakby tylko to, co ustawiliśmy, tylko że po prostu każdy kolejny trener, tak? A później dla next 10 to nam po prostu liczy kolejnych 10 pupili, jaki trener, żebyśmy mogli ich pokonać, ale to tam już o wiele więcej jest tych jakby tych kolumn, powiedzmy. No i dobra, tutaj mamy na przykład, zobaczcie, tego naszego peta ustawionego versus tą właśnie siedmiornicę, no i zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy po lewej stronie levele, im większy level, tym mamy większe szanse. No i na tym naszym 43 mamy, bez trenera mamy 0,11, ale generalnie tutaj im większy trener, tym się to jakby zwiększa. Na 15 już mamy 3,26%, no i tak to działa. Także jak chcemy dla pojedynczego sprawdzić sobie właśnie jakieś tam levele dalsze i trenerów, no to możemy kliknąć sobie raz generate. Natomiast jeżeli chcemy dla kolejnych pupili, to tutaj next 5 albo next 10, no to w zależności jak tam nam wygodnie. Dobra, teraz już jesteśmy po tej wstawce, mam nadzieję, że wszystko tam dobrze wytłumaczyłem i zrozumieliście, o co chodzi. Standardowo, jeżeli czegoś byście nie wiedzieli, to pytajcie w komentarzach. I teraz tak, jakie są najlepsze przejścia dla graczy free to play, bo myślę, że to większą część interesuje. Tutaj, jeżeli chodzi o mrok, bo tu w każdym jakby żywiole są inne przejścia, jeżeli chodzi o mrok, to jest takie przejście jak nakarmić siorba do setnego poziomu, później spróbować przejść na Lilarysia nakarmić do setnego poziomu i później tym Lilarysiem można już tego jaduna pokonać. Tylko tak, to jest dosyć trudne, to jest raczej dla graczy eko i grzybiących, którzy chcą tutaj troszkę wydać. Jeżeli jesteście graczami free to play i cierpliwymi, to wydaje mi się, że możecie coś takiego zrobić, bo jednak wiem, że będzie to trochę czasu wam to zajmie, bo będziecie musieli co godzinę ładować, ale jest to do zrobienia nawet dla graczy free to play. Kilku graczy właśnie free to play znam, którzy to zrobili, klikali sobie cierpliwie i po prostu zrobili takie przejście. No i
udało im się i jakby mieli z tego profity, tak, bo poszli, na pewno im to zajęło dużo więcej czasu, no ale mimo wszystko to akurat nie jest takie trudne, więc tam kilka dni pewnie by wam się udało tego Lidarysia odblokować. Co jeszcze istotne? Istotne jest to, a to już w sumie pewnie powiedziałem tam w tym, żeby łapać każdego pupila, jak tylko mamy możliwość, bo zwiększa nam statystyki tego głównego, którym próbujemy pokonać środowisko, ale to już wam pewnie powiedziałem wcześniej, jak prezentowałem to narzędzie. Więc tak, jeżeli jednak nie chcecie tracić czasu i od razu chcecie jakoś łatwo to pokonać, no to tak, przede wszystkim zębika, czyli tego karmimy na około 65 level, później przechodzimy na Rybzora lub Kulkona, to tam w zależności jak wam wygodniej, no i tego Rybzora karmimy na około 100 poziom, tego Kulkona karmimy na około 90 poziom, później przechodzimy na Omnibuma, jeżeli i tego Omnibuma karmimy na około 80 poziom, no i zamykamy, Omnibumem już jesteśmy w stanie zamknąć, czyli pokonać po prostu tego Jaduna. Musicie pamiętać, żeby to wszystko jakoś w miarę zgrywać, na przykład tutaj musicie tego Omnibuma pamiętać, że to jest podczas Weekendu Mądrości, więc no na przykład jeżeli nie wiem, pokonacie go w poniedziałek, a Weekend Mądrości, czyli Event Expo po prostu był w miniony weekend, no to będziecie musieli czekać miesiąc, żeby tego Omnibuma złapać, nie? Więc to jakby trzeba pamiętać i trzeba sobie jakoś to rozplanowywać z głową, żeby właśnie dobrze to rozplanować i jakoś to w miarę wam sprawnie poszło, żebyście nie musieli po prostu czekać. No wiadomo, jako gracze free to play, no to raczej wam na rankingu nie zależy, więc no raczej czas macie, powiedzmy, w tym sensie. No i dobra, więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o graczy eko bądź grzybiących, to jest Siorp na 100 poziom, Lilaryś na 100 poziom i zamykamy go, pokonujemy Lilarysiem Jaduna. To jest dla graczy eko i grzybiących, którzy chcą, grzybiący no to wiadomo, klikają dopóki nie padnie, natomiast eko, jeżeli chcą tu parę grzybków, to jest jak najbardziej ok przejście, bo nigdy mi to nie zabiera więcej niż 50 grzybów, przeważnie jest to 20-30 grzybów na Lidarysia i potem mniej więcej tyle samo na Jaduna, więc no jakby nie ma tragedii. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy światło dla free to play, dzinka na 100 poziom, czyli tutaj ta, później ptasia na 100 poziom, czyli tutaj po prostu tego, no i później możemy Paladona na około 100 poziom mniej więcej, to już sobie tam w kalkulatorze policzycie, którym zamkniecie. Dobra, sorki, bo jakąś chrypę mam i tutaj musiałem sobie kaszlnąć. Okej, więc tak jak mówię, dzinka na 100 poziom, ptaś na 100 poziom, potem Paladon na około 100 poziom, sprawdzicie sobie tam w tym kalendarzu, na którym mniej więcej ubijecie, no i tym Paladonem już raczej nie ma problemu, żeby zamknąć. Jeżeli chodzi o graczy grzybiących bądź też graczy eko, no to tutaj jest troszeczkę ciekawsza sprawa, bo na przykład robimy coś takiego, dzinkę możemy nakarmić na 100 poziom, tutaj możemy przejść na okołała, oko karmimy też na 100 poziom i z tego okołała przechodzimy na Heraldona. Okołałem nie zamkniemy, więc jednoruga nie pokonamy, ale Heraldon to jest mag i Heraldon ma takie same statystyki jak jednoróg, no a dzięki temu robimy to przejście o wiele szybciej. Co jest istotne? Istotna jest ilość petów oraz istotna jest to, żeby zamknąć wieżę mniej więcej w czasie, gdy tego Heraldona pokonamy. Bo tutaj, jak sami widzicie, musisz ukończyć wieżę i odnaleźć trakt trendowatych, czyli po zamknięciu wieży dopiero możemy tego Heraldona sobie odblokować i po prostu go karmić, tak? W sensie no złapać, więc jakby istotne jest po pierwsze, żeby zsynchronizować to z zamknięciem wieży, a po drugie też jest ważne, żeby mieć tutaj wystarczającą ilość pupili lub trenera na odpowiednim poziomie, żeby właśnie tutaj tą dzinką zabić okołała. To jest walka magów, więc to jest jakby czysto matematyka. Tak jak mówię, jeżeli nie mamy, bodajże w zimę jest problem, bo tutaj w świetle, tu jest wiosna, tutaj jest lato, jesień, ale chyba w świetle nie ma nic z zimy. Więc jeżeli macie akurat zimę i chcecie robić to przejście, no to będziecie musieli mieć o wiele wyższego trenera, aniżeli tam bodajże 12 albo 13, żeby właśnie tą dzinką pokonać tego okołała. Natomiast jeżeli macie wiosnę, jesień albo lato, no to wam dochodzi tutaj jeden pupil, dzięki czemu ta dzinka ma mocniejsze statystyki, dzięki temu po prostu łatwiej tego okołała pokonać i tam wystarczy bodajże 11 trener, coś w tym stylu. To wszystko możecie sobie sprawdzić w kalkulatorze, więc to jakby wasza wola. Tak jak mówię, więc dla graczy takich eko bądź bardziej grzybiących, w sumie eko to nie chyba, bo jednak eko zamknąć wieżę, żeby to zsynchronizować, to może być ciężkie. Natomiast dla graczy właśnie głównie grzybiących, no to ta druga opcja, czyli dzinka 100, okołał 100 i tutaj Heraldon jest jak najbardziej spoko i bardzo jest przyjemne to przejście. Natomiast tak jak mówię, no dla graczy raczej chyba eko,
Wydaje mi się to, że musicie sami zdecydować, jaki meko jesteście. No to tutaj dzinka na 100, ptaś na 100, paladon na około setny, no i zamykacie. Pamiętajcie, że paladona można znaleźć podczas weekendu epickiego. Ziemia. Ziemia jest bardzo prosta. Ziemia jest dla graczy free to play eko i grzybiących taka sama. Ponik na 100, potem wykijadło na 100 i wykijadło zamykacie tutaj. Wykijadło, no mówię, na 100 i zamykacie całe środowisko. To jest bardzo proste. To robicie i jako free to play, i jako eko, i jako grzybiący, bo jest to bardzo, bardzo proste przejście, no i po prostu najszybsze. Kolejna sprawa jest to ogień. Ogień, jeżeli chodzi o graczy free to play bądź też eko, no to najlepszą drogą jest coś takiego. Dokarmiacie tutaj czompa na około 30 level, później sobie łapiecie kogieniuta. Kogieniut to jest bodajże, gdzie on był? Tutaj. Kogieniut, łapiecie kogieniuta, karmicie go najlepiej na setny poziom i później tym kogieniutem sobie pokonujecie pirodliszkę. Jeżeli nie ma gdzieś tam w okolicach skarbów lasu i będziecie musieli długo czekać, no to zamiast pirodliszki możecie tutaj tego smokiego pokonać i go sobie znaleźć w zbrojowni, dlatego że smokiem także jest szansa zamknąć. Pirodliszką wiadomo, zrobicie to szybciej i będziecie mieli mocniejsze PvP, ale smokiem też wcale nie jest to trudne, żeby zamknąć właśnie to środowisko. Także to jest dla graczy free to play oraz eko. Natomiast jeżeli chodzi o graczy takich grzybiących, no to jest czomb na 100. Czomb na 100, później możecie na tutaj jest smoki też na 100 i zamykacie. Jeżeli macie gdzieś w okolicy skarby lasu, to możecie tym czompem pokonać, spróbować pokonać pirodliszkę. Pirodliszka to jest zwiadowca, smoki to też jest zwiadowca, no i czomp to jest zwiadowca, więc to jest po prostu kwestia uników. Jeżeli wasz czomp zrobi bardzo dużo uników, no to i tą pirodliszkę jest w stanie pokonać, z tym, że od razu zaznaczam, że to przejście czy na smokiego, czy na pirodliszkę jest bardzo trudne i grzybożerne, grzybowymagające powiedzmy. To znaczy wiadomo, to zależy od szczęścia. Może być tak, że zrobicie jedną próbę i wam padnie, może być tak, że wam nie padnie za 2000 prób, tak? Ja na przykład przeważnie wydawałem na to około 200 grzybów na przejście z czompa w smokiego. Natomiast raz mi się nawet udało przejść w pirodliszkę bodajże na W37, tam jest z tego film, to jak ktoś chce, to może sobie znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj ilość grzybów, no to to raczej wydaje mi się, że no tak jak mówię, ja przeważnie wydawałem około 200, ale na przykład na bodajże S38 musiałem wydać chyba z 2000 na samego smokiego. Później już pirodliszkę poklikałem tam chyba 300 czy 200 i nie padała, więc sobie dałem spokój. Smoki też jest ok, wiadomo, że pirodliszka jest mocniejsza w PvP, no ale generalnie takie przejście dla grzybiarzy, więc tak jak mówię, no jeżeli nie chcecie, bądź nie macie w okolicach skarbów lasu, no to ta pirodliszka jest bez sensu i lepiej sobie iść smokiego i tak to jest bardzo, ale to bardzo dobre przejście. No a dla eko i free to play, no to powiedziałem wcześniej, czomb na około 30, kogieniu na około setny, później smoki lub pirodliszka, w zależności właśnie czy są te skarby gdzieś w okolicy, no i zamykacie. Dobra, woda. Woda jest dosyć istotna, wydaje mi się, i woda jest tak naprawdę bardzo podobna i dla graczy eko, i dla graczy free to play, i dla graczy grzybiących. Mianowicie, jeżeli chodzi o wodę, no to tutaj Kroksa powinniście wykarmić na około 45 poziom. Później tym kroksem najlepiej jest przejść w siedmiornicę. Kroksem 45 tą siedmiornicę raczej bez problemu powinniście pokonać. Jeżeli by się nie udało jako gracze eko bądź też free to play, bo wiadomo, grzybiący tam poklikają i to padnie, zresztą nawet wydaje mi się, że tam 43 albo 44 można już to zrobić, to jeżeli ktoś chce wyciągać jak najwięcej, to może wiadomo szybciej klikać. Natomiast tutaj właśnie tym kroksem na 45 już raczej bez problemu powinniście pokonać siedmiornicę i później z siedmiornicy na setny poziom, z siedmiornicy powinniście przejść albo tutaj na szlawęża, albo jeżeli są urodziny Shakesa, to jest bodajże około 20 czerwca, to możecie przejść na żółwia i to pokonacie bez większych problemów tą siedmiornicą. Natomiast no mówię, zazwyczaj jest to szlawęż i później tym szlawężem na setnym poziomie zamykacie. Natomiast jeżeli jest to właśnie, jeżeli mamy w okolicach gdzieś urodziny Shakesa, no to polecam przejść na żółwia, no bo wiadomo, kolejny ped, mocniejszy w PvP i tak dalej. I tym żółwiem wydaje mi się, że też na około setnym poziomie, bądź też nawet wcześniej, możemy zamknąć właśnie całe środowisko. To jest najbardziej opłacalna droga, wydaje mi się, że jest taka najmocniejsza. Kiedyś była mowa też o Kroksie tutaj, w sensie o Koniksie, ale generalnie no wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze i w PvP i generalnie w tym przejściu, że po prostu szybciej to robimy.
No i tak, pamiętamy jeszcze, że na przykład, nie wiem, jeżeli jesteśmy takim bardzo graczem grzybiącym, takim tryhardującym powiedzmy, no to wiadomo, że na przykład nie musimy czekać tym siorbem na poziom tam setny, tylko możemy już próbować na przykład 85 pokonywać Lilarysia, nie? Zaoszczędzimy jedzonek i tak dalej, więc no po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej dostać się do tego ostatniego środowiska, w sensie do tego, no dobrze, do tego ostatniego pupila po prostu. Od tego jest kalkulatorek, o którym ja już mówiłem, więc w tym kalkulatorku wszystko wam piszę. Wszystko sobie możecie tam policzyć, na którym poziomie już macie szansę pokonać i tak dalej, więc jakby z tym myślę, że nie będzie problemu. I dobra, wydaje mi się, że to by było chyba na tyle, wydaje mi się, że wszystko powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem tak jak mówię. Jeżeli macie jakieś pytania, no to standardowo ładujcie w komentarzach. Jeżeli macie, nie wiem, jakieś uwagi czy cokolwiek, to tak samo w komentarzach. Ja tam chętnie odpowiem, jeżeli czegoś byście nie zrozumieli. I w zasadzie to tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piątym komentarzu. I tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова